To witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu autorskim. Jest to ostatnie spotkanie z cyklu Dzika jesień z książką, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z funduszu promocji. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Agata Widzowska. Tu może zaprosimy panią autorkę, żeby się z nami połączyła i pokazała się. O. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć dzieciaki, widzę was. O, jak fajnie machacie. Tak, pani Agata z wykształcenia jest instruktorem teatralnym i bibliotekarzem. Dowiedziałam się, że układa rymy w każdej wolnej chwili, nawet przez sen. Pisze opowiadania, wiersze, słuchowiska, bajki terapeutyczne, teksty piosenek i scenariusze przedstawień dla dzieci. Także witamy serdecznie panią Agatę. Może brawa. Cześć, dzień dobry wszystkim. Tak. Okej, to co, to zaczynamy? To proszę, pani Agato. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie ze Swarzędza. Miałam do was przyjechać, spotkać się na żywo w bibliotece edukacyjnej w Zawierciu, w księgarni. No ale niestety jestem na kwarantannie, ale dzięki temu, że spotykamy się online, będziecie mogli poznać Remika, głównego bohatera serii Sierociniec. Remik teraz tutaj koło mnie sobie leży. Na razie dam mu spokój, ale nie wiem, czy ktoś z was, jeżeli tak, to podnieście ręce do góry, czy ktoś z was oglądał filmik na stronie internetowej księgarni, na którym zapraszałam was na to spotkanie. O, widzę, że parę dzieci widziało. A pamiętacie, że tam Remikowi dałam coś pysznego do chrupania? Jak myślicie, co to było? Co jest takiego, może lubić? Jakie są przysmaki Remika? Macie jakieś pomysły? To wszystko się okaże w trakcie spotkania, bo właśnie te jego przysmaki dla niego przygotowałam. A chciałam wam opowiedzieć o Remiku, który jest bohaterem tej serii książek Psierociniec. Czy wiecie, co to jest Psierociniec? To inaczej jest schronisko dla psów. I wyobraźcie sobie, że Remik został adoptowany ze schroniska. Dostałam nawet taki certyfikat, który świadczył o tym, że od tego dnia Remik będzie członkiem naszej rodziny. A to było, powiem wam kiedy, w 2010 roku. Czyli Remik jest ze mną już bardzo, bardzo długo i jest staruszkiem, ma 16 lat. I wyobraźcie sobie, że kiedy Remik przyjechał do mnie, do domu, miał cały grzbiet pokryty bliznami, ponieważ w schronisku był zaatakowany przez duże psy. Teraz sierść się zagoiła i wszystko jest w porządku. Ale Remik był dla mnie inspiracją do napisania książki o sierocińcu, czyli schronisku. Remik, główny bohater, okazuje się, że jest też psim poetą. A co robią poeci? Układają wiersze. I właśnie Remik odkrył w sobie takiego psiego poetę i za każdym razem, kiedy wymyślił jakiś wiersz, to jeden pies albo kot ze schroniska znajdował dom i miłość. Na przykład jest taki wiersz o psiej cukierni. Jak myślicie, co można zjeść w psiej cukierni? Macie jakieś pomysły? A czy ktoś z was czytał pierwszą część Sierocińca? Ręka do góry, jeżeli tak. Nie, o, parę osób widzę. No to wyobraźcie sobie, że w psiej cukierni można zjeść psiarlotkę,
jamułecznik, babkę pieskową i największy przysmak wszystkich psów, tort szczekoladowy. To nie jest tort czekoladowy, tylko szczekoladowy. A jak się zje za dużo takiego tortu, to można zacząć szczekać. Więc pamiętajcie, żeby nie jeść za dużo tortu szczekoladowego. Wyobraźcie sobie, że Remik napisał bardzo dużo wierszy w tym schronisku i prawie wszystkie psy zostały adoptowane, znalazły swój dom, ale biedny Remik cały czas siedział w schronisku. Aż pewnego dnia zabrali Remika, żeby go wykąpać, obciąć mu pazury. On jeszcze wtedy nie wiedział, że ja po niego przyszłam. Ja, poetka, która razem z Remikiem od wielu, wielu lat pisze zwariowane wierszyki. I każda kolejna część opowiada o przygodach psów. I nie zawsze głównym bohaterem jest Remik, bo czasami to jest pies Budzeł i pies Śpiocheł. A wiecie, co się przydarzyło temu chudemu? On zgubił węch. Obudził się pewnego ranka i stwierdził, że nic nie czuje. Próbował wąchać czosnek, cebulę. Nawet kota nie czuł, który siedział w pobliżu. Aż wreszcie Budzeł wyruszył na poszukiwanie węchu. Miał tam bardzo różne przygody, a okazało się, że węch był cały czas w jednym miejscu. Nie będę wam zdradzać tej historii, bo może kiedyś wypożyczycie sobie tę książkę w bibliotece szkolnej albo kupicie w księgarni. Na pewno pani zaprasza do księgarni. I kolejna część i chciałam wam przeczytać jakiś zwariowany wierszyk z tej książki. Ale zanim to zrobię, to jeszcze wam powiem, że ta część to jest historia psa, nie pieska, który myślał, że jest kotem. Wychował się z kotami i robił wszystko, żeby udowodnić innym psom, że on potrafi szczekać, że jest bardzo, bardzo dzielnym psem, a żeby im to udowodnić, postanowił polecieć w kosmos. Jak myślicie, z czego niepiesek zbudował rakietę? Macie jakieś pomysły? Z metalu. Z metalu, tak. Z czego jeszcze? Z drewna. No, to jesteście bardzo blisko, ponieważ niepiesek wykorzystał do budowy beczkę z kiszoną kapustą. Ustawił na tej beczce małą betoniarkę jako swój statek kosmiczny. A co się dzieje, kiedy kisimy kapustę? Ona zaczyna fermentować, w beczce tworzy się gaz i niepiesek wymyślił sobie, że jak otworzy wieko tej beczki, to ten gaz wystrzeli go prosto w kosmos. I posłuchajcie, co było dalej. Do zobaczenia, krzyknąłem i zacząłem odliczanie. Liczymy z niepieskiem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Nie zdążyłem nawet mrugnąć okiem, a już unosiłem się wysoko, wysoko ponad chmurami. I gdy tak szybowałem, szczęśliwy, że udało mi się wystartować, spostrzegłem, że lecę sam, bez rakiety. W jednej sekundzie kierunek lotu gwałtownie się zmienił i poczułem, że spadam z zawrotną szybkością. Żegnajcie, pomyślałem, zanim pogrążyłem się w całkowitej ciemności. Kiedy się ocknąłem, nadal unosiłem się w powietrzu, jednak już nie spadałem. Zrozumiałem, że kaptur mojego skafandra zaczepił się o wysokie drzewo i uratował mi życie. W dole lśniła zmiażdżona od upadku betoniarka, a na drzewie zamiast szyszek wisiały girlandy kiszonej kapusty. Z ziemi obserwowało mnie 30 par oczu, ale najbardziej zdenerwował mnie widok bokserki kluski tarzającej się ze śmiechu. I tak właśnie oto niepiesek, który chciał zaimponować wszystkim psom,
to niestety ten start w kosmos mu się nie udał, ale nic nie szkodzi, bo nie piesek okazał się najodważniejszym psem w całej tej historii. Ale zanim wam powiem o innych moich książkach, to chciałam wam przedstawić Remika. On teraz tutaj spokojnie za mną sobie śpi, ale może jak wyciągnę smakołyki, to się obudzi. Jak myślicie? Budzimy Remika? Kto chce obudzić Remika? Ręka do góry. No dobra. Remiczku, czas, żebyśmy się przedstawili dzieciakom. Chodź tu w dom, chodź. No chodź, dostaniesz coś. Czy widać Remika? O, zobaczcie, to jest Remik i za chwilę dostanie ode mnie jabłuszko. Remik, przybij piątkę. Proszę bardzo. Widzieliście, jak Remik przybija piątkę? Jabłuszko to jest jeden z przysmaków Remika. A teraz czas na drugi przysmak. Oj, ten pies to chyba jest królikiem, bo uwielbia co? Co lubią króliki? Remik uwielbia marchewki. Wybij piątkę. Proszę bardzo, marcheweczka dla pana. Czy wy też lubicie marchewki? To jak myślicie, czy Remik jest królikiem czy psem? Królikiem. Remiczku, czy ty jesteś królikiem? I czas na trzeci przysmak Remika. Jak myślicie, co takiego chrupiącego lubi Remik? No zaraz zobaczymy. Trzecim chrupiącym przysmakiem Remika jest... Ogórek. Remik, przybij piątkę. Szkoda, że nie słyszycie, jak on chrupie. Damy mu jeszcze kawałek marchewki? No chodź, proszę bardzo. No proszę bardzo. Czy wy też lubicie chrupać marchewki? A teraz powiem wam, zdradzę wam jeszcze jedną tajemnicę Remika. I na pewno zgadniecie, co się robi po jedzeniu. Co każdy z nas powinien robić po jedzeniu, a szczególnie po zjedzeniu słodyczy. Co wtedy się robi? Myje się zęby. I wyobraźcie sobie, że nie dość, że Remik jest psim poetą i potrafi układać zaczarowane wiersze, które zmieniają świat. Nie dość, że Remik jest psem marchewkowo-jabłkowo-paprykowym, to w dodatku okazało się, że ma swoją pastę do zębów, specjalną psią pastę do zębów i swoją szczoteczkę do zębów. I pan doktor, jak się nazywa lekarz, który leczy zwierzęta? Weterynarz, tak? Weterynarz. Pan weterynarz powiedział, że koniecznie myć zęby. I jak poszłam do sklepu zoologicznego, to pan zapytał, a jaką chce pastę? Czy ma to być pasta o smaku i zapachu kiełbasy, czy może o smaku i zapachu mięty? I jak myślicie, którą pastę wybrałam? Wybrałam pastę o zapachu miętowym. I zaraz pokażę wam i udowodnię, że Remik naprawdę lubi myć zęby. Nakładamy pastę. Widzisz, Remiczku? Umyjemy ząbki. Pokażemy dzieciom, jak się dba o zęby. Pokażemy dzieciom, jak się dba o zęby. Widzisz, to jest twoja ulubiona pasta. I będziemy szorować delikatnie ząbki z jednej strony i z drugiej. Dobry piesek. Brawa dla Remika. A teraz, kochani, chciałam wam pokazać kolejną część sierocińca pod tytułem
Kocia lista życzeń. Wyobraźcie sobie, co tam się wydarzyło. Koty porwały Remika. Widzicie? Tu jest taka ilustracja. Koty porwały Remika, związały go sznurem i przywiozły do tajemniczej stodoły. Jak myślicie, o co tym kotom chodziło i dlaczego porwały Remika? One chciały, żeby Remik napisał dla nich zaczarowane wiersze i odmienił cały koci świat. I na przykład kocia lista życzeń, o, tak wygląda, to miała takie kocie życzenia. Chcemy wychodzić na dwór i załatwiać się, gdzie popadnie, tak jak psy, a nie do kuwety. To było pierwsze życzenie kotów. Chcemy pić mleko z miodem i jeść szpinak, bo mamy po nich błyszczące futro. Chcemy, żeby psy kłaniały się kotom i ustępowały im miejsca na drodze. Chcemy, żeby jakiś słynny autor napisał książkę pod tytułem O kocie, który nie jeździł koleją. Chcemy nagrać płytę z miałkami i mruczandem, wystąpić na festiwalu kociej muzyki i zająć od razu pierwsze miejsce. Chcemy zamienić picie po obiedniej kawy na picie koci miętki. Chcemy założyć własny staw z rybami, ale te ryby mają być od razu wędzone i bez ości. I takie właśnie żądania wymyśliły koty i chciały, żeby Remik napisał o tym wszystkim wiersze. Ale Remik, jak myślicie, zrobił to, co koty chciały? Nie, Remik im uciekł. Nie powiem wam, jak się kończy ta opowieść, żebyście mogli z zainteresowaniem może kiedyś ją przeczytać. Ale czas teraz na najbardziej zwariowaną ostatnią część psierocińca, która opowiada o tym, że do psierocińca przyleciały UFO psiaki. A wiecie, jaki jest język UFO psiaków? Chcecie, żebym wam coś powiedziała w tym dziwnym, kosmicznym języku? Kto chce, ręka do góry? Dobrze, ciekawa jestem, czy ktoś mnie zrozumie. A więc te UFO psiaki mówiły tak. Kabakar zoka sieka cieka szemka, rzeka jeka stemka tuka tajka z wakami. Kajeka stemka taka kika szczeka śnika wyka rzeka przyka jeka haka ułemka tuka tajka ciach ciach ciach. Czy ktoś mnie zrozumiał? Remiku, czy ty możesz przetłumaczyć tę dziwną mowę tych kosmicznych psów? Remik też ma dziwną minę. Czy ty rozumiesz, o czym te psy mówią? Ty karoka zuka mieszka mój kareka mikaczku? Remik rozumie, ale nie umie mówić. To ja wam zaraz opowiem o tych dziwnych UFO psiakach, które przyleciały do psierocińca i w ogóle na Ziemię po to, żeby na swój statek kosmiczny zabrać biedne psy ze schroniska, albo takie staruszki, albo niewidome, albo takie, które nie mają łapek. Chciały je zabrać ze sobą w kosmos razem z fryzjerami. Bo nagle się okazało, że te UFO psiaki, które wyglądają tak, te UFO psiaki porwały wszystkich fryzjerów z okolicy. I nie wiadomo dlaczego. Zawsze tam się kryła jakaś tajemnica. A to, tak wyglądał szef UFO psiaków i nazywał się Mordeczka Ciach Ciach Ciach. I oczywiście UFO psiaki też chciały zabrać ze sobą Remika na ten statek kosmiczny. Oj, bardzo się tam dużo działo i było tornado i była wielka miłość, bo Remik ma swoją ukochaną w całej tej historii. Ale też nie będę wam tego wszystkiego zdradzać, żebyście z przyjemnością mogli czytać o przygodach kosmicznych psów. Jak wiecie, autorzy książek dla dzieci to mają bardzo dużą wyobraźnię, a przyznam wam się, że ja najbardziej na świecie lubię pisać zwariowane wierszyki. Ale ciekawe jest też to, że w moim pisaniu bohaterowie moich książek naprawdę istnieją. Tak jak istnieje Remik, mój psi poeta, tak samo istnieje bohater innej serii. Zaraz wam pokażę. Seria książek o koniu na receptę.
koń na receptę, szogun, istnieje naprawdę. I jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kiedykolwiek szoguna, to wpiszcie sobie w internecie stajnia grzywa, Dąbrówka, koń, szogun. Stajnia grzywa w Dąbrówce, koń, szogun. I tam zobaczycie, jak wygląda bohater serii Koń na receptę. Ten konik ma chyba 25 lat już. Jak na wiek koński, to jest staruszkiem, ale jest niezwykłym koniem, ponieważ on pomaga dzieciom w hipoterapii. Czy wy znacie takie słowo hipoterapia? Kto wie, co to jest hipoterapia? Jeżeli nie wiecie, to porozmawiajcie sobie o tym z paniami nauczycielkami. Bardzo często dzieci mówią, że hipoterapia kojarzy im się z terapią, czyli leczeniem, a hipo kojarzy im się z hipopotamem. I wiele dzieci mówi, że hipoterapia to jest leczenie hipopotamem, ale tak nie jest. Więc jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, to porozmawiajcie o tym w klasie. A właśnie w książce Koń na receptę, zobaczcie, jakie są ilustracje, wcale nie są kolorowe. Bo książki dla maluchów mają najczęściej bardzo dużo kolorowych obrazków, a książki dla starszych dzieci mogą już wyglądać troszkę inaczej. Tutaj na zdjęciu mamy szoguna, do którego przytula się mała, niepełnosprawna dziewczynka. To jest właśnie dla was taka podpowiedź, co to jest takiego ta hipoterapia. I w całej tej niezwykłej historii, trochę prawdziwej, trochę zmyślonej, koń szogun musiał zostać uratowany przez dzieci. I dzieci wymyśliły taką książeczkę. Napisały wierszyki o koniach i same je zilustrowały. A wierszyki są bardzo zwariowane. Powiedzcie mi, albo tak, ten, kto był kiedykolwiek u fryzjera, niech podniesie rękę. Tak, no wszyscy byli u fryzjera. A panie też były? Panie też były. Dobrze, możecie opuścić łapki. A kto z was spotkał u fryzjera konia? Ręka do góry. O, parę osób spotkało konia u fryzjera. Ja jeszcze nigdy, ale napisałam o tym wierszyk. Posłuchajcie. Koń u fryzjera. Przybiegł konik do fryzjera. Proszę ostrzyc mnie do zera, wciąż mam grzywę rozczochraną, chcę być łysy jak kolano. Grzywka wszystko mi zasłania, no to jest nie do wytrzymania. Fryzjer zgrabnie usiadł w siodle i chciał konia ostrzyc modnie. Cap nożyczki, cap grzebyczek, zaraz zetnę ten trawniczek. Koń z radości wierzgnął nogą i suszarką dmuchnął w ogon. Pogryzł szczotki i lokówki. Lustro rozbił na połówki. Wylał 10 farb do włosów. Pomalował kilka osób. Szybko chciał im umyć głowy, lecz za twarde miał podkowy. Do łazienki kłusem pognał. Płyn do włosów wypił do dna. Potem zad lakierem spryskał. Cukier w kostkach wziął do pyska. Przeżył grzebień, zjadł stoliczek, pewną panią smok w policzek. Strącił szampon i odżywkę. Wreszcie fryzjer ciachnął grzywkę. Icha, icha, krzyknął konik, bo świat nagle się odsłonił. Wreszcie przejrzał koń na oczy. Lecz bałagan go zaskoczył. Jaki brzydki świat bez grzywy, wrzasnął koń i zwiał w pokrzywy. Tam się fryzjer pokłuł szpetnie, więcej grzywy nie obetnie. I tak się właśnie skończyła wizyta konia u fryzjera. Są tu jeszcze inne wierszyki zwariowane, na przykład o tym, ciekawa jestem, czy będziecie wiedzieli, czy to bajka, czy nie bajka. Źrebak wykluł mi się z jajka, stanął na cieniutkich nóżkach, wyprostował małe uszka i zawołał kukuryku. To pomyłka,
Źle, koniku, nie jest z ciebie żaden kogut. Jesteś koniem. Oto dowód. Masz kopyta, długi ogon, zamiast frędzli włos pod brodą. Nie masz dzioba, tylko chrapki, jak u mamy twej i babki. Nosisz piękną końską grzywę, galopujesz w świat bez skrzydeł i z kurami nie chcesz gadać. Po co więc ta maskarada? Chciałbyś nudzić się w kurniku? Źrebak na to. Kukuryku. Czy to bajka? Czy nie bajka? Sprawdzaj, zanim kupisz jajka. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że macie ochotę zjeść jajko na miękko, stukacie łyżeczką w skorupkę, a tam wyskakuje mały źrebak i w dodatku co mówi? Kukuryku. Jak widzicie, w wierszach dla dzieci jest mnóstwo zwariowanych historii. I takie wiersze najbardziej lubimy pisać razem z Remikiem, który, widzicie go, który sobie smacznie śpi. A mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, tylko musicie mi o niej przypomnieć, dobrze? Chciałam wam teraz pokazać, jak naszkicowała Remika moja córka, która miała wtedy 11 lat. Zobaczcie, czy Remik jest do siebie podobny? Podobny, prawda? Bardzo lubię tę ilustrację. Trzymam ją u siebie w pokoju na pamiątkę. I zachęcam was do tego, jeżeli lubicie rysować albo pisać, żebyście tworzyli swoje własne książki. Można sobie kupić zwykły zeszyt albo blok i tam zapisywać historie, wierszyki, opowiadania, bajki i sami możecie być ilustratorami. Ja nie jestem ilustratorką swoich książek, zawsze pomagają mi inni ilustratorzy, ale chciałam wam pokazać teraz, jaki piękny szkic zrobiła żona mojego brata, która jest dorosła i pięknie rysuje. Zobaczcie. Trochę pewnie się odbija światło, ale powiem wam, że ten portret Remika wykonany ze zdjęcia jest przepiękny, prawda? Widzicie tę głębię w oczach? Tak właśnie było, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Remika. Wyobraźcie sobie, że z moją małą wtedy córką Jadzią poszłyśmy do schroniska w Swarzędzu i powiedziałyśmy, że chcemy adoptować jakiegoś małego pieska, ponieważ mieszkamy w bloku, nie mamy dużego domu z ogrodem, więc chcemy, żeby to był jakiś mały kundelek. A pani powiedziała, o, to bardzo dobrze, bo mam dla pani szczeniaczka Dobermana. Czy wy wiecie, jaki to jest pies Doberman? To wcale nie jest mały kundelek. To ze szczeniaczka Dobermana wyrośnie bardzo duży pies. Więc ja podziękowałam i powiedziałam, nie, proszę pani, my szukamy bardzo małego pieska. A pani się na nas obraziła i powiedziała, skoro tak, to żadnego psa tutaj pani nie adoptuje. I od tej pory zaczęłam przeglądać zdjęcia psów w internecie, w różnych schroniskach i powiem wam, że kiedy zobaczyłam te oczy Remika, przepiękne oczy Remika, patrzył na mnie zza krat, to od razu wiedziałam, że to jest pies dla mnie. Mój wymarzony, ukochany pies, nawet nie pojechałam go oglądać, tylko poprosiłam, żeby mi go od razu przywieziono do domu. I tak właśnie od 11 lat tworzymy z Remikiem rodzinę i bardzo się kochamy. Czy ktoś z was ma psa? Ręka do góry. A kto z was ma kota? A kto z was ma królika? O, widzę, że parę osób ma królika. Pamiętacie, jak mówiłam wam, że bohaterowie moich książek istnieją naprawdę? To jest jeszcze jeden bohater. Mimo, że jest w książce o koniach, to jest bohater, który jest, a właściwie był królikiem, bo mój kłapulek, królik adoptowany ze Stowarzyszenia Pomocy Królikom, niestety już nie żyje od kilku lat, ale był wspaniałym moim przyjacielem. I właśnie chciałam wam
przeczytać pewien bardzo śmieszny wierszyk, który czytam bardzo często maluchom w przedszkolu. Wiem, że nie jesteście maluchami, tylko chodzicie już do szkoły, ale z tego wiersza śmieją się nawet dorośli. Wyobraźcie sobie, że miałam kiedyś spotkanie z osobami, które miały lat 75 albo 80 i one bardzo się świetnie bawiły, kiedy im czytałam ten wierszyk. Mam nadzieję, że nikt z was nie ma już takich problemów jak króliczek Truś, bohater tego wierszyka. Posłuchajcie. Rzekła mama: mój króliczku, siądź grzecznie na nocniczku, duży z ciebie kłapouszek, czas wyrosnąć już z pieluszek. Rzekł króliczek: ach, mamusiu, mnie się wcale nie chce, siusiu. Pyszną zajął się kapustą, a w nocniczku ciągle pusto. Rzekła mama: popatrz, Trusiu, tu należy robić siusiu. I usiadła na nocniczku, a wraz z mamą ród króliczków. Dziadek królik, królik babcia, tata królik, ciocia kłapcia, wujek kicek, bracia Trusia, nawet sąsiad królik usiadł. Rzekł króliczek Truś: cudownie, siedźcie sobie tu wygodnie. Ja poszukam gdzieś pieluszek, bo już siusiu zrobić muszę. Tak się skończyła nauka korzystania z nocnika u króliczka Trusia. To tak, także dziękujemy wam wszystkim serdecznie. No i tutaj jeszcze oddaję głos pani Agacie z tym, chociaż żeby tym dzieciom, co zostały. Kochani, wiem, że już się spieszycie, musimy kończyć, ale obiecałam wam niespodziankę. Dacie mi minutę, żebym pobiegła po tę niespodziankę. Ja tu skieruję kamerę może na Remika, żebyście go widzieli, a ja zaraz wracam z niespodzianką. Tadam, to jest druga niespodzianka. Jeszcze jeden piesek, który z nami mieszka, Melisa, która też jest marchewkowym potworem. Zobaczcie, Melisko, dla ciebie też jest marcheweczka. O, jaka ona jest nieśmiała. Pa, pa. Dziękujemy wam bardzo za spotkanie. Dziękuję wam za piękne wiersze o waszych pupilach, za to, że przynieśliście dużo wspaniałych rzeczy, żeby pomóc biednym zwierzętom w schronisku. Pamiętajcie, że one potrzebują ciepłych kocy, jedzenia. To jest bardzo ważne. Chodź, Remiczku, do nas, pożegnamy się z dziećmi. Też dostaniesz marchewkę. Hop, no hop, tutaj, tu. Do zobaczenia, Remiczku, chodź, pokażesz się jeszcze tu. No hop. Hop. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Kabyka, łoka, suka, perka, kapoka, wiemka, wamka, toka, wieka, zyka, kówka, tych kapsówka, skoka, smoka, suka, ciach, ciach, ciach. Brawo.